Halo, witam Was serdecznie w moim ogródku. Dzisiaj mamy znowu ładną pogodę, trzeci dzień, więc zabieramy się za robienie jako takich porządków. Na samym początku pokażę Wam miejsce, w którym przedwczoraj mój mąż ścinał i wykopał drzewo, to znaczy się ścinał przedwczoraj, a wczoraj wykopał z korzeniami. No i wczoraj też żeśmy zaraz kupili i posadzili następny rododendron, tylko inny gatunek. No zobaczcie teraz sami, jak to ładnie wygląda. No, poznajecie to miejsce? To właśnie tutaj było to drzewo, które usunęliśmy. I wczoraj wsadziliśmy nowy rododendron. Już spory, taki dosyć duży, żeby zapełnił nam tą lukę. Widzicie? No. No, to jest to miejsce tutaj właśnie. Tak to wygląda. I to jest ten nowy rododendron. Ten z tymi większymi liściami. Nie wiem, z której strony mam ustać, żeby Wam lepiej go pokazać. Zobaczymy z tej strony. O tak, z tej strony widać go tutaj lepiej. Widzicie? Od samego dołu. Tak. I zapełnia nam tutaj tą dziurę, która była po tym wyciętym, pięknym naszym drzewku. No i ten stary rododendron z tej strony nie miał tutaj żadnych liści, nic, a ten go właśnie ładnie zapełnia. No, żeby tylko nam dobrze rósł, bo to już nie jest najmłodsze drzewko. No, zobaczymy, co będzie. No to teraz zapraszam Was do ogródka. No i robota wrze. Das war gut. Ja. Zweite ein bisschen höher. Die ist gut. A tam z tyłu co rośnie? Czy to poznajecie? To są poziomki. Widzicie? No i widzicie? Murek zrobiony. Kiedyś wszystko tutaj było. Mieliśmy wykończane drzewem. Zaraz Wam pokażę. Tak to wszystko wyglądało. Widzicie? Wszystko drewniane. W koło. Widzicie? Wszystko jest drewniane. I tam. I w ogóle wszystko. Takie brzegi były drewniane. A teraz pomału, po kilkunastu latach, zaczyna gnić w ziemi i musimy zmieniać, tak jak tutaj widać w zeszłym roku, żeśmy tutaj zrobili już z kamienia i przy oczku też już tam jest zrobione z kamienia. W tym roku teraz poszło tutaj, a tu jeszcze nadal wszędzie jest drzewo.
Wszystko jeszcze jest w dobrym stanie. No zobaczymy, jak długo jeszcze. Widzicie, było wszystko drewniane. No a tu cieszę się, że mąż właśnie położył nam teraz to. O, jeszcze trzeba trochę sprzątnąć, bo te poziomeczki tam muszą ładnie rosnąć. I czekamy na kwiatki. Tam są miodynki, czy jakoś się nazywają, nie wiem dokładnie, ale chyba tak jakoś. Mam je jeszcze tutaj. Giną, co prawda. No, gdzie one tutaj jeszcze są? No nie mogę, nie widzę. Wącha kaczuszkę. Rybka mam na myśli, bo cały czas za nią poluję tutaj. Niebo w oczku. Ładnie niebiesko. Ładne kwiatusie. Tak cicho mówię, żeby mnie sąsiedzi nie słyszeli. Mam nadzieję, że wy zrozumiecie, co mówię do was. Lak. A to tutaj? Taka łązeczki? To jest czarna jagoda. Taka jak w lesie rośnie. Mam jeden taki mały krzaczek i nigdy nic dla mnie, bo ptaszki mi zjedzą. Dużo ma niestety popsutych pączków. Z tego kwiatu nie będzie. Ja mam też bardzo dużo na moich, popatrzcie, wszystko zżarte, bo miałam cykady w zeszłym roku i 2 lata temu też. I mi wszystko obżarły. Nie wiadomo, może jeden z dwa kwiatki będą. Patrzymy z drugiej strony. Tutaj trochę lepiej to wygląda z tej strony. Jest trochę więcej zdrowych pęków. To mam nadzieję u góry też. Mam nadzieję, że będą ładne kwiatki. Niebieski kącik. I tam mam zawilec grecki. Wyzbyłam się go, większą część. W ogóle chciałam się go całkowicie pozbyć.
bo się tak szybko rozprzestrzenia, ale widzę, że trochę zostało i nadal mi wszędzie wyłazi, widzicie, to wszystko co tutaj jest, to on pod ziemią pnie się, pnącza idą dalej pod ziemią i co kawałek wychodzi. Popatrzcie, ile go tutaj wszędzie jest. Okropnie dużo. Zobaczymy jeszcze ten rododendron. Ten ma zdrowe, ładne pęki. Pączusie. Ten tutaj ma ich bardzo mało. Tutaj jest następny. Też ma zdrowe pączki. Ten nie ma żadnych. Strajkuje mi w tym roku. I te dwa małe, ten jak widzę, to już zupełnie zczerniał. Chyba trzeba będzie go wykopać. No i ten chyba też, bo nic nie ma. Zobaczymy w przyszłym roku, jak będzie wyglądał. Nie? Czekamy do przyszłego roku i zobaczymy, czy trzeba się go pozbyć. Ich pozbyć, bo jest ich kilka. To by było 1, 2, 3. 3. Tutaj jest jeszcze jeden, czwarty. Widzicie? Już nie wiadomo, co z nim będzie. I ten ma dokładnie chyba raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zdrowe pąki. To by było 5. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Tutaj mam dwa bananowce. Jak widać, one były wsadzone w zeszłym roku na wiosnę i były tak gdzieś do 1,20 m wysokie. Za wcześnie chyba je otworzyłam, odkryłam. No zobaczymy. I tutaj niebiesko. Niebiesko mi. Widzicie, jak niebiesko? Pięknie. No i bananowce. Wyłażą ze starych pni. Wyrastają nowe. Ile ich tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery. I tam w tyle jeden to 5. Tutaj jest między nimi jeden szósty, ale nie wiadomo, co z niego będzie. Na pewno jeszcze od ziemi wyjdą nowe. Tak jak co roku. W zeszłym roku było 11. Musiałam je wszystkie wykopywać, wyrzucić. No. A widzicie, tak wygląda niebiesko u mnie. No, gdzie mi się ryba schowała? O, nie widać jej. Schowała się gdzieś. Zobaczcie, jak u mnie zakwitają te krzewy tutaj. Pełno białych kwiatków. Nie wiem, jak się te krzewy nazywają. W każdym razie to jest pokarm dla ptaszków. One będą miały potem masę czerwonych kuleczek. I ptaszki tutaj się stołują. Jest i wtedy masa latem. Przylatują. Można obserwować nawet czas, w jakim przylatują. 3 razy dziennie. Na śniadanie, na obiad. I potem po południu. Ale to już raczej rzadko po południu. No i tutaj
trzeba będzie tego dachu się pozbyć. Miał zięć przyjechać w tym roku i pomóc mężowi to wszystko zdjąć. Ale niestety mąż sam nie da rady, a zięć niestety nie może, bo mamy paskudnego wirusa. Tak będzie musiało wszystko pozostać do przyszłego roku. No chyba, że prędzej chorobisko się skończy. No to wtedy przyjedzie zięć i nam pomoże to wszystko zdjąć. No widzicie, co ja tutaj mam? To mam tutaj takiego zwierzaczka wyciętego. W zeszłym roku to był misiu. W tym roku jeszcze nie jest uformowany. Trzeba będzie go ładnie uformować. No, misiu. Dwa uszka ma, a nad nim taka wielka czapla. No. Czy ja widzicie? Czy wy widzicie to, co ja widzę? Stoi tutaj jakaś baba. Chcę ją ominąć, przeskoczyć i nie mogę. Ona stale tam jest. No co za uparte diabelstwo. No mówię wam. Nie, ona jest i coś tam fotografuje. Próbuje mnie naśladować. No to teraz żegnam się z wami. Życzę wam miłego wieczoru. Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że jeszcze trochę ta ładna pogoda pozostanie, bo dzisiaj mamy trzeci piękny dzionek. Więc bądźcie zdrowi i trzymajcie się. Pa, pa! No, tak na niebiesko, jak widać, żegnam się z wami. Życzę wam miłego wieczoru. Dzisiaj mamy środę. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, paśki. Bądźcie zdrowi. No to moi drodzy, dzisiaj pokażę wam drogę z mojego ogródka do domu, do garażu. Ruszamy z parkingu przy ogródkach. No, czy mnie nikt nie wyjeżdża? Nie. Trzeba było podziękować.
teraz sobie postoję. Myślę, że dobrze. Po prawej stronie jest polski konsulat. To jest ulica, przy której jest mój garaż. Stanie sobie na środku i stoi bałwan. A mamy tych bałwanów w Niemczech coraz więcej. No i tutaj wjeżdża się do garażu, a z drugiej strony się wyjeżdża. Oj, tutaj stale coś robią. Otworzyć. No i teraz jedziemy. A ja będę się żegnała z wami. Do zobaczenia w następnych króciutkich filmikach. A tutaj przed nami, o właśnie ktoś wyjeżdżał, jest otwarte, tam jest wyjazd z mojego garażu i ja tam mieszkam, bo wyjazd jest przy samym moim bloku. A tutaj są moje dwa, nasze znaczy się dwa parkingi.